Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Podobnie po zwycięstwie 1-0 i ten taki scenariusz, jeśli chodzi o mecz z Zagłębiu Lubin, który tu był ostatnio, i ten mecz tutaj z Miedzią Legnica, to bardzo podobne te spotkania. No tak, ale ja myślę, że pierwsza połowa jednak z Zagłębiem była nieco lepsza niż dzisiaj. Bo dzisiaj była to nuda. No, tak, też mówiliśmy w naszej relacji, także no, nie było co oglądać po prostu w pierwszej połowie. Dzisiaj, na pewno dzisiaj druga połowa zdecydowanie zyskała na atrakcyjności i to się ceni. Niestety prawdopodobnie kolejny uraz Michała Efira to na pewno nie może napawać optymizmem. Podobnie nie będzie aż tak źle, ten Kowalski powiedział, że to łydka, także może to nie jest najgorzej. Tak, właśnie na konferencji powiedział to nie tak dawno, jakieś 5 minut temu może. Także miejmy nadzieję, że to nie jest nic poważnego, natomiast zawiódł mi Klichowicz. Zawiódł mi po prostu Klichowicz. Niewidoczny był. A się domagaliśmy, prawda, niego, a dzisiaj to Mateusz Klichowicz no, trochę bezproduktywny. Chociaż no, miał kilka może takich zrywów, ale też bardzo mało otrzymywał podań, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No mało dostawał, a jak już dostawał, to takie górne. Szczególnie też to było widać, jak Eszrefi był na boisku, to też oni dostawali wysokie piłki. Szczególnie do 30 minuty było to widoczne, te takie strasznie wysokie podania, które do nikogo nie dochodziły. Które były takie po prostu posyłane często z okolic, nie wiem, 20-30 metra. Często na drugą stronę, na lewą, czy tam na prawą stronę. I tam one gdzieś kończyły swój żywot, te akcje. I tam one się zamykały. Krystian, trochę przekornie, trochę może nieładnie dla Michała Efira, ale to dobrze, że ten Janusz Rudykowski wszedł. Może on nie grał jakiegoś wielkiego meczu, ale to przynajmniej mógł zgrywać piłki, tak? Mógł się zastawiać, a tego Efirowi, temu Klichowiczowi brakowało, ale jeszcze jest taka jedna osoba, Jakub Bąk, super rezerwowy. No, ostatnio się pytałem go w wywiadzie naszym po meczu z Zagłębiem, czy on taką rolę będzie spełniał. Mówi, że nie, on by chciał więcej grać, ale dzisiaj pokazał po raz kolejny, że Tomasz Kowalski może widzieć w nim Jokera. No, Jakub Bąk po prostu, tak jak powiedziałeś, chyba w 4 minuty zrobił więcej niż Mateusz Klichowicz przez 70, tak? No, Jakub Bąk, bardzo dobre wejście. Też taki strzał z wolę, ja nie wiem, jak on tam w ogóle się złożył, jakieś chyba nożyce. No nie wiem, jak to w ogóle trudno nazwać, co zrobił Jakub Bąk. Dwa strzały bardzo dobre. To jest jaka główka Jakuba Bąka niż Janusz Rudykowski, a może i lepiej niż Janusz Rudykowski, bo dzisiaj te główki Rudykowi nie wychodziły. No i przede wszystkim no, ta bramka. Był tam, gdzie być powinien. Sama akcja bardzo ładna, chociaż tak jak słyszeliśmy, Krystiano, duże pretensje Miedzi o tego gola. No tak, trener Tarasiewicz mówił, że nie ocenia sędziów, ale dzisiaj ma do niego pretensje, bo tam podobno... Powiedział dwumetrowy spalony, podobno dwumetrowy spalony, no ale nam z tej perspektywy, no to mniej więcej z tej, bo tutaj nad nami są, jest właśnie loża prasowa, także nam trudno było z tej perspektywy ocenić, jak to wyglądało na boisku, czy tam naprawdę był dwumetrowy spalony. Zapewne kibicom z sektoru D, szczególnie z krańca, z prawej strony sektora D, tam byłoby łatwiej oceniać tę sytuację. No tak, bo oni tam mieli najlepszą w tej sytuacji ocenę tej właśnie okazji. I jak to wyglądało, bo ja się nie chcę tego oceniać, bo tego nie widziałem dokładnie. I nie, na pewno z przekroju gry będę zasłużyła na bramkę, a czy tam był spalony. Myślę, że gdyby więcej szczęścia było wcześniej, to po prostu sprawiedliwości stała się zadość i po prostu Bydgoszcz, gdyby zremisowała ten mecz, byłoby to szczególnie z przekroju drugiej połowy. No troszeczkę niesprawiedliwe. Ten teraz mieliśmy trochę problemy chyba z oceną tego spotkania, bo on w pewnym momencie powiedział też, że no nie wiem, czy to tak, że remis to też można byłoby przyjąć, ale myślę, że jakby był remis, to Bytowia miałaby wielki niedosyt, bo w drugiej połowie to Miedź chyba naprawdę nie grała nic. No tak, szczególnie druga połowa w wykonaniu Miedzi to było, to jak się mówi tak kolokwialnie, piach troszeczkę w ich wykonaniu. No momentami taka obrona Częstochowy, tak to wyglądało, jeśli chodzi o legnicki zespół. I troszeczkę tutaj z trenerem Tarasiewiczem się poważę na to, żeby się z nim nie zgodzić, że to było niezasłużone zwycięstwo Bytowi odebrane przez sędziego remis. W drugiej połowie Miedź nie grała nic i Bytowia wygrała zasłużenie, a ja uważam, że dzisiaj po prostu zaprezentowali lepszy futbol, szczególnie w drugiej połowie, bo... No tak jak to już... był tak mecz na typowe 0-0. No właśnie, tak już jak się tak mówi, po piłkarsku typowe 0-0 by było w pierwszej połowie. I właśnie tak to wyglądało i gdybym miał oceniać występ Bytowi po pierwszej połowie,
dałbym w ocenach pomeczowych co najwyżej, nie wiem, piątki, szóstki. Może nawet i jeszcze mniej. Nawet i może jeszcze mniej. Natomiast po drugiej połowie to nawet może siódemki, 7,5, może w okolicach 8, chociaż to nie wiem, czy ktoś by się znalazł na 8. Chyba, że Jakubon, który zagrał 20 minut, ale ja nie wiem, czy nie goni wybrać piłkarza meczu. No właśnie, tutaj to też są takie nasze rozważania, które zapewne jutro ujrzą światło dzienne w ocenach pomeczowych, ale no moim zdaniem najbardziej solidny w przekroju całego meczu był Łukasz Wróbel. Oto nie jest taka jakaś ocena, która jest niespodziewana, bo Łukasz Wróbel to w każdym meczu chyba jest wybierany jako jeden z tych najlepszych. No tak, ale myślę, że on dzisiaj, bo on grał cały mecz zagrał solidnie, naprawdę mało błędów mu się zdarzało. Miał tam też w pierwszej połowie, no, dostosował się i też takie przerzut miał taki jeden do nikogo. No, ale Łukasz Wróbel nigdy nie był jakiś taki mistrzem rozgrywania piłek. No właśnie, ale najwięcej goli ma dalej. Nie! Jednak nie, dalej ma radę, dalej, bo Jakub Bąk go ściga, ale... Tak, ma dwie bramki. Nie dogania naszego snajpera Łukasza Wróbla. Tak, dokładnie, także ma Łukasz Wróbel 3 bramki, Jakub Bąk ma 2 bramki. Sertykowski nie ma żadnej, ponad 800 minut bez gola. Może w kolejnym meczu mu się cokolwiek uda ugrać. Jak ty widziałeś dzisiaj grę Sertykowskiego? Sertykowski na pewno dał dobrą zmianę. Na pewno prezentował się lepiej niż Efir. Miał okazję. No taka jedna okazja, chyba nie wiem, to okolice 80 minuty, kiedy no nie wiem, co do końca chciał zrobić w polu karnym. Tam przekładał, chyba podawał i to tam w końcu tak się zrobił, to taki gąszcz w tym polu karnym, że naprawdę było ocenić, co tam się dzieje, naprawdę trudno. Jan Sertykowski mimo wszystko to dla mnie pozytywny występ. No i tak jak mówiliśmy, gramy na Sertykowskiego, jak nawet go nie ma na boisku i chyba się wydaje, że to Janusz Sertykowski, mimo że nie strzela goli, to on musi być. Musi być, bo bez Sertykowskiego dalekie podania tylko i wyłącznie, można by nawet powiedzieć, ale właśnie tak to jest w Bydowie i po prostu tak mamy, że nawet jak jest Efil i Klichowicz, to dalej jest na boisku Sertykowski, z tych dwóch piłkarzy składa się jeden. Bo dalej posyłane są piłki w stylu na Sertykowskiego i tak to wygląda po prostu. Ja dzisiaj uważam, że Klichowicz nie wykorzysta swojej szansy. Nie wiem, czy uważasz też podobnie, czy znaczy Omar też, nie do końca, bo też jego akcje jego stroną, za mało było ich i nie mógł się rozegrać, a Formela pokazał wchodząc. No naprawdę kilka ładnych rajdów, kilka ładnych mogło to się podobać i to było takie pod kibiców, można powiedzieć, pod publikę takich kilka rajdów. I też ładne rozegranie przy akcji bramkowej z lewej na prawą stronę. Ja myślałem wtedy, że Formela za długo trzyma piłkę, za długo ją gdzieś tam jakoś prowadzi, schodzi do środka niepotrzebnie, a jednak zdołał podać i to mu wyszło i była bramka. Ja skwituję tylko tak, bo zadałeś pytanie bardzo, bardzo długie. Mimo wszystko Omar Monterdy to nie był najlepszy występ, ale i tak lepszy niż Mateusz Klichowicza i raczej to wcześniej czy prędzej on obronił się tą decyzją Tomasza Kowalskiego o wystawieniu w podstawowym składzie niż Mateusz Klichowicz. To tyle z radosnego Bytowa. Bytowia wygrywa 1-0 po golu w 90 minucie Jakuba Bąka. Zasłużona wygrana bytowskiego zespołu. I miejmy nadzieję, że to się już powtórzy w Mielcu.